Na jaw wyszła prawda o emeryturze Kwaśniewskiego. Wysoka to mało powiedziane, lepiej usiądźcie. Aleksander Kwaśniewski nie jest przesadnie aktywny i raczej oddaje się błogiemu odpoczynkowi od niewątpliwie trudnej i męczącej kariery politycznej, którą ma za sobą. W tym z pewnością pomaga mu niemała emerytura, którą inkasuje. Co ciekawe, Kwaśniewskiemu przysługują dwa świadczenia. Poczucia bezpieczeństwa. Aleksander Kwaśniewski i tak ma dużą emeryturę. Choć trudno nie zgodzić się z Aleksandrem Kwaśniewskim, że 2600 zł w dzisiejszych czasach to niewiele, to w porównaniu z innymi, popularnymi osobami i tak dostaje naprawdę przyzwoite świadczenie z ZUS. Celebryci chętnie chwalą się w mediach tym, jak niewielkie pieniądze otrzymują w ramach emerytury. Krzysztof Cugowski i Maryla Rodowicz przyznawali, że z tego względu wciąż muszą pracować, bo inaczej nie utrzymaliby się. Prawdziwym rekordzistą jest jednak Marek Piekarczyk, któremu przysługuje aż 7,77 zł miesięcznie. Nic więc dziwnego, że dalej regularnie pojawia się w telewizji.